Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie przede wszystkim o nowym evencie, mianowicie Loch na kółkach, dlatego że już od piątku startuje ten nowy event, no i nie mamy o nim za wiele informacji, oprócz tego, że on startuje, no i tam mniej więcej jak on działa bez większych szczegółów, no to nie ma za wiele informacji, ale oczywiście ja to wszystko wam zbiorę i w tym odcinku opowiem. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i oczywiście piszcie komentarze, co wy o tym lochu na kółkach sądzicie, ale to już na koniec filmu, natomiast zanim przejdziemy sobie do informacji właśnie o tym nowym evencie, to pewnie będzie tam w timestampach w filmie, jak ktoś chce skipnąć ten fragment, to sobie skipnie, no to promocja na grzybki plus giveaway. Z racji tego, że ja w lipcu mam dużo wyjazdów, teraz wyjeżdżam tak naprawdę jutro, czyli w czwartek, no i wracam dopiero w poniedziałek wieczorem, potem posiedzę 3 dni na miejscu i jadę na wakacje 10-dniowe, no to praktycznie połowa lipca, pół lipca tak naprawdę mnie nie będzie. Co za tym idzie, startuje giveaway lipcowy. Troszkę wcześniej w tym miesiącu, żebym za tydzień w środę, jak wrócę, mógł wam go rozstrzygnąć i żeby lipiec był, powiedzmy, zamknięty. O co chodzi z giveawayem? Przede wszystkim tak. Macie oczywiście mój banerek na górze, nad kamerką po lewej stronie, tańsze grzybki. No i oczywiście ja od prawie półtorej roku co miesiąc robię giveawaye za to, że mnie wspieracie, kupując jakieś tam pakiety specjalne, grzybki, pakiety startowe, twierdzy, cokolwiek na sklepie internetowym z moim kodem twórcy. Po prostu jak wpisujecie, jak wybieracie pakiet, jak się zalogujecie na tą stronę, no to tam macie kod twórcy. Rozwijacie to pole, wpisujecie neutral, to co jest na banerku napisane i tak naprawdę tyle. Wyskakuje wam, że twórca znaleziony, przechodzicie do płatności i ja dostaję 5% z tego, co zapłacicie. I nie ma znaczenia, czy kupujecie najtańszy pakiet, na przykład startowy za 20 zł, czy grzybki za 20 zł, czy najdroższy. Za każde wsparcie wam pięknie dziękuję i co miesiąc robię giveawaye. Na czym polegają giveawaye? Po prostu każde użycie mojego kodu twórcy to jest jeden numerek w giveawayu, a każde łącznie wydane 400 zł... z moim kodem twórcy, no to jest jeszcze jeden gratisowy numerek w giveawayu. Czyli jak ktoś kupuje najdroższą paczkę za 400, to z bomby dostaje dwa numerki. Im więcej numerków, tym oczywiście większa szansa na to, że zwycięży w tym giveawayu. No i co? Na sklepie internetowym grzybki są tańsze o 20%, aniżeli w aplikacjach mobilnych, czy też powiedzmy na Steamie. No i tutaj na Steamie, jak widzimy, najdroższy pakiet kosztuje 500, a na tej stronce kosztuje 400, więc warto z niej korzystać, warto wspierać i dziękuję wam pięknie, bo teraz już dzisiaj od północy startuje promocja 20% z racji właśnie tego eventu, event na kółkach. Startuje promocja 20% na grzybki, więc jeżeli ktoś będzie chciał kupić jeszcze, to niech używa kodu neutral, niech wysyła do mnie screeny na Instagramie, na mailu, na Discordzie, gdzie mu wygodniej i ja po prostu będę dopisywał. Giveawaye się zazębiają, więc jak ja teraz za tydzień rozstrzygnę giveaway lipcowy, to oczywiście można do mnie w dalszym ciągu dalej przysyłać, jak używacie mojego kodu twórcy i to już będzie szło na giveaway sierpniowy. Więc co miesiąc są te giveawaye, zazębiają się i zawsze do mnie można wysyłać, no jak używacie mojego kodu twórcy, po prostu z racji tego, że zawsze to do jakiegoś giveawaya trafi. Teraz jeszcze wszystko będzie szło do lipcowego, do następnej środy za tydzień. W środę na streamku pewnie rozstrzygnę giveawaya, skontaktuję się ze zwycięzcami i potem już będziemy od nowa dopisywać numerki i po prostu od nowa będziemy zbierać ludzi do giveawaya sierpniowego. Tak to ogólnie wygląda. Dobrze, i teraz wam na szybko jeszcze pokażę listę, jak to do tej pory wygląda. Proszę bardzo, mamy tutaj od ostatniego giveawaya, który został zakończony jakoś tam koło 20 chyba 5 czerwca, tyle osób zostało dopisanych. No i mamy oczywiście od jedynki, na szybko przelecę. Jeżeli kogoś by tutaj nie było, jeżeli kogoś bym nie dopisał, przegapił, przeoczył, rzadko mi się to zdarza, ale może się zdarzyć, jesteśmy tylko ludźmi, to niech się oczywiście ze mną skontaktuje w wiadomości prywatnej i na spokojnie do swojego arkusza dopisze. Natomiast teraz widzimy, tak to się prezentuje. Na ten moment w giveawayu lipcowym mamy 100, chyba 60 jakoś numerków, jak się nie mylę. Dokładnie, 165 numerków. Tyle osób od ostatniego giveawaya do teraz, do momentu nagrywania tego filmu, wysłało do mnie, że kupiło coś z moim kodem twórcy, no i po prostu są one dopisywane. No i teraz tak, jakie są nagrody? Po pierwsze, do tych osób, które teraz wyświetliłem, do jednej z tych osób poleci 200 zł PSC albo grzybki za 200 zł. To już sobie tam zwycięzca, powiedzmy, sam ustali i ze mną, no, ustalimy, tak? Da mi znać, co woli i ja mu albo kupię grzybki, albo wyślę kod PSC. Natomiast drugie 200 zł PSC poleci do osób z komentarzy pod tym filmem. Więc teraz napiszcie w komentarzu jakiś kontakt do was, najlepiej niech to będzie Discord,
niech to będzie może Instagram. Jak ktoś daje maila, to YouTube z automatu te komentarze kasuje, więc też sobie sprawdźcie, czy na pewno ten komentarz będzie pod tym filmem, czy YouTube go nie usunie, żebym po prostu mógł wyłonić zwycięzcę. Także mówię, osoby, które wysyłają do mnie, jak używają kodu twórcy, mają tak jakby jeszcze zwiększoną szansę, przez to, że biorą udział no, w tym giveawayu pierwszym i jeszcze mogą napisać komentarz, więc mają tak jakby dwie szanse. A jeżeli ktoś kupuje więcej grzybków za więcej razy używa kodu, czy więcej wydaje z moim kodem, no to tych numerków również, jak tutaj widzieliście, ma więcej. Na przykład mogę wyróżnić Mister Zamira, który też kupił sporo paczuszek z moim kodem już w nowym miesiącu, no i on tych numerków, jak widzicie, ma całkiem sporo. Generalnie giveaway działa tak jak co miesiąc, tutaj nic się nie zmienia, więc mówię, dla osób z komentarzy pod tym filmem, dla jednej osoby poleci 200 zł PSC albo grzybki za 200 zł, no i do kogoś właśnie tutaj z osób na tej liście. Pamiętajcie, żeby w komentarzu napisać jakiś kontakt do was, żebym mógł się jakoś z wami skontaktować i przekazać wam nagrodę. No i co? Teraz mówię, będzie promocja, więc korzystajcie, kupujcie, wysyłajcie mi screeny i po prostu bierzcie udział w giveawayu. Fajnie mnie to wspiera, jest to taki dodatkowy, powiedzmy, taki boost, że tak powiem, dla mnie. No a ja wam się staram odwdzięczyć i część z tego, co ja dostanę, oddać wam po prostu w postaci giveawayów, tak jak mówię, które już są od prawie półtorej roku. Tak naprawdę od prawie półtorej roku. No i tyle. Tyle, jeżeli chodzi o ten kod twórcy, o ten giveaway, no i o tą promocję na grzyby. Pamiętajcie, czy jak będą teraz bodajże w sierpniu, może być chyba letnia wyprzedaż, nie jestem pewien, ale może być, to pamiętajcie, żeby również pakieciki letnie kupować z moim kodem, czy na koniec miesiąca pewnie będzie promocja, to jak komuś braknie wtedy, to też pamiętajcie, żeby kupować z kodem. Ja zawsze o tym przypominam, ale warto o tym powiedzieć. Dobrze, tyle odnośnie giveawaya. Mamy łącznie 400 do wygrania. No a teraz przechodzimy sobie do tego lochu na kółkach. No i co ja tutaj o tym lochu mogę powiedzieć? Tak jak wspomniałem, nie wiemy za wiele. Dlatego, że okej, mamy informację, że w piątek 12 lipca o godzinie 16 zostanie otwarty, czyli tak jak standardowy jakiś event elevatorowy, jakiś standardowy event, powiedzmy, legendarno-lochowy, w piątek o godzinie 16 to wystartuje. No i co? Mamy czas do niedzielnego wieczoru, czyli pewnie do godziny 20 zgaduję, pewnie będzie jakiś timer, no i po prostu do niedzieli wieczorem możemy ten loch ubijać. O co chodzi? On się pojawi pewnie tutaj na środku miasta, w tym miejscu, gdzie mamy teraz portal. Co o nim wiemy? Z tego co wiem, będzie to 10 przeciwników. W ogóle może sobie przede wszystkim zwrócimy uwagę na opis, z racji tego, że no jest taki dość, powiedzmy, słabo napisany opis, szczerze mówiąc, bo nie ma tam nic konkretnego, nic szczególnego, ale coś tam na wsparciu Playa Games zostało na ten temat napisane, więc już wam tutaj pokazuję. Dobrze, mamy taki artykuł, mamy napisane jazda z lochem, bo to jest przetłumaczone z angielskiego na polski. W każdym razie jest to oczywiście ten loch na kółkach. No i mamy: Driving Dungeon używa hamulca ręcznego tylko przez pewien czas, aby pokonać 10 potworów w nim. Musisz mieć co najmniej 10 poziom, aby móc do niego wejść. Czyli no, wymaganie dość śmieszne. Potwory. Gdy wchodzisz do tego lochu po raz pierwszy, jeśli jest on aktywny w mieście, twój obecny poziom jest używany jako podstawa trudności 10 potworów. Czyli widzicie, po prostu jest to oparte na naszym levelu. Jeżeli mamy, nie wiem, 600 level, no to te potwory będą o wiele mocniejsze. Jeżeli mamy 50, to będą słabsze. No i z tego co wiem, również exp jest tutaj skalowany co do levela potworów, czyli jeżeli najprawdopodobniej potwór ma powyżej 393 levela, no to wtedy dostajemy 300 milionów expa za potwora. To jest jakby no tak jak w normalnych lochach. No i właśnie. Twój obecny poziom jest używany jako podstawa trudności 10 potworów. Każdy potwór ma klasę: wojownik, zwiadowca lub mag, czyli są tylko te trzy podstawowe klasy, i żywioł: ogień, zimno lub błyskawica. Nagrody. W nagrodę za pokonanie potworów otrzymujesz expa. Ilość jest obliczana podobnie jak w zwykłych lochach. Czyli no, tutaj tak samo. Czasami pokonany potwór upuszcza także epiki. No i tyle. Czyli wszystko wskazuje na to, że będzie to taki tymczasowy loch otwarty przez 3 dni tak naprawdę. Będziemy mieć 3 dni, żeby pokonać tych 10 potworów. Będzie pewnie można przygrzybić albo po prostu bić sobie darmówkami i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i nic więcej szczególnego i wydaje mi się, że tak na dobrą sprawę nie ma tutaj co więcej dodawać. Po prostu loszek z 10 przeciwnikami, otwierany pewnie raz na jakiś czas. Podejrzewam, że będzie przeplatał Elevator i legendarny loch, skoro jest to taki event tymczasowy, czasowy może bardziej.
10 przeciwników, tak jak mówię, dają expa, czasem też epiki skalują się do poziomu naszej postaci, czyli im mamy wyższy level, tym pewnie będą trudniejsze, ale no wydaje mi się, że mimo wszystko na każdym etapie będziemy mogli pokonać tych 10 potworów, tylko może pod koniec trzeba będzie troszkę przygrzybić albo więcej darmowych próg użyć. No i wszystko na dobrą sprawę mamy tutaj powiedziane. Co ile ten lock będzie otwierany, z tego co wiem, to no nie ma jeszcze takich informacji, ale mówię, mi się wydaje, że to będzie przeplatane pomiędzy Elevatorem i właśnie legendarnym lochem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że tego co wiem, ten loch daje no sporo po prostu tego expa, to jest fajny boost, więc też może być troszeczkę stopowanie takie na wczesnych levelach znerfione przez to, że ten loch będzie regularnie otwierany, więc tutaj też no pewnie jakieś nowe taktyki powstaną przez to, ale no jak to wszystko już będziemy mieć czarno na białym, jak wygląda, to wtedy wam na pewno jakieś filmy na ten temat nagram. Chyba wszystko co mamy tak naprawdę na dobrą sprawę. Zobaczymy w piątek o godzinie 16 jak to zostanie otwarte. Zobaczymy po prostu jaka będzie siła tych przeciwników. No ja akurat teraz jestem na wyjeździe, ale jak wrócę to postaram się wam zrobić jakieś podsumowanie. Jak ci przeciwnicy wyglądali, czy było ich łatwo pokonać, czy trudno. To jakby wiecie, wszystko wyjdzie w praniu. Tyle ode mnie, jeżeli macie jakieś pytanka w komentarzu, to oczywiście dawajcie znać, chętnie wam odpowiem. Natomiast wszystko co musiałem powiedzieć i co chciałem powiedzieć, no to powiedziałem, z racji tego, że no widzicie, nie ma żadnych screenów, tak naprawdę no pewnie będziemy po prostu musieli... No tutaj z tego co widzę to też są tylko jakieś domysły i tak dalej. Z tego co wiem będziemy musieli po prostu klikać enter, pokonać 10 przeciwników i zapomnieć. Czyli no będzie to głównie źródło dodatkowe expa, ewentualnie jakichś itemków epickich. Także nie jakiś giga duży event, ale zawsze coś dodatkowego. Zwłaszcza dla graczy late game'owych wydaje mi się, że fajne, gdzie tutaj ten level no już naprawdę idzie jak krew z nosa. No to dla takich graczy late game'owych będzie to fajny buścik, ale to już wszyscy zobaczymy w piątek o godzinie 16. Tyle ode mnie, ja wam pięknie dziękuję. Pamiętajcie, żeby kupować grzyby z kodem Neutral i wysyłać do mnie screeny, żeby brać udział w comiesięcznych giveaway'ach. Kciuka w górę zostawcie, suba z dzwonem zostawcie, piszcie komentarze, bierzcie udział w giveaway'u. Dziękuję pięknie za dzisiaj, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i cześć!